Szwecja w magicznym świecie szkierów. Kiedy po raz pierwszy odwiedziliśmy Szwecję, wiedzieliśmy, że będziemy tutaj wracać. Urzekające krajobrazy, życzliwi ludzie, no i przede wszystkim wspaniałe ryby. Kraina archipelagu Gryt i Świętej Anny pełna tysięcy wysp, wysepek, zatok i trzcinowisk, skalistych brzegów z wielkimi głazami jest niezwykła. Urozmaicona linia brzegowa, otoczona wysokimi szkierowymi skałami, porośnięta jest najczęściej sosnowym lasem. Szkiery to kamieniste wysepki, które powstały w wyniku działalności lodowca, a dokładniej niszczenia podłoża przez lodowiec i częściowego podtopienia terenu przybrzeżnego. Sama nazwa szkier wywodzi się ze staronordyckiego słowa sker, oznaczającego skałę w morzu. Wybrzeże szkierowe tworzą zatem setki mniejszych i większych skalistych wysepek zalanych wodą. Najlepiej obrazuje to widok z lotu ptaka. Wybrzeża te są charakterystyczne dla krajów skandynawskich, a dokładniej dla Szwecji. Są to miejsca niezwykle urokliwe. Porastające brzegi i szkiery gęste trzciny bardziej przypominają nasze rodzime pojezierza niż morskie wybrzeże. Kto pierwszy raz tu zawita, ma nieodparte wrażenie łowienia w jakimś gigantycznym i bardzo urozmaiconym jeziorze. Norwegowie mają swoje fiordy, a Szwedzi szkiery, które nie tylko podkreślają malowniczość krajobrazu tego kraju, ale wpływają również na rozwój turystyki. Wybrzeża te są chętnie odwiedzane przez osoby ceniące wypoczynek w otoczeniu nieskazitelnej natury oraz przez takich jak my, zapalonych wędkarzy, będących miłośnikami przyrody. Łowiska szkierowe to naszym zdaniem najatrakcyjniejsze tereny szczupakowe w Skandynawii. Jeśli do tego dodamy bardzo zmienną głębokość wody, dużą liczbę podwodnych górek, garbów i uskoków dna, oraz niezliczoną ilość płytkich otoczonych trzcinowiskami zatok, to powstaje obraz wymarzonego łowisku wielu gatunków ryb. Dla wędkarzy to prawdziwy raj. Spotkacie tu także różne rodzaje lasów, łąk, wszystko z bogatą florą i fauną, pięknymi kwiatami, jagodami i grzybami. Jeśli będziecie mieć szczęście, to zobaczycie foki szare. Pływają one po okolicy w poszukiwaniu ryb. To wspaniałe zwierzęta i chociaż kilka dekad temu prawie wyginęły, to obecnie ich populacja sukcesywnie wzrasta. Wybierając się na szkiery, zwróćcie uwagę na wędkarską infrastrukturę. Wygodny, dobrze wyposażony i położony blisko wody domek umila pobyt. Thank you.
Szkiery są rozległe, drapieżniki występują tam często wyspowo, są zlokalizowane w charakterystycznych obszarach. Rzeczą normalną jest złowienie w szkierach kilku, a nawet kilkunastu szczupaków dziennie. Aby takie miejsca odszukać, potrzebna jest szybka łódka ze sprawnie działającym silnikiem. Minimum to 10 koni mechanicznych, a jeszcze lepiej i bezpieczniej oraz skuteczniej łowi się, gdy mamy do dyspozycji motor, 20-50 koni mechanicznych. Myślę, że najwyższy czas wsiadać na łódź. Echosonda będzie niezbędna do uniknięcia płytkich, kamiennych raf. Ruszamy. Jest początek września. Szukamy trzcinowisk. Im one rozleglejsze, tym lepiej. W wodzie jest masa kamieni i skał. Nie wszystkie są zaznaczone na mapach, a uderzenie w taką podwodną przeszkodę może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i kosztowne dla kieszeni. Można uszkodzić łódzi silnik, za co Szwedzi każą sobie słono płacić. Z tego powodu lepiej, aby łódź wyposażona była w echosondę. Jakich ryb możemy się spodziewać? Przede wszystkim okoni i szczupaków. Mniej jest sandaczy. Występują tu także jazie, leszcze, płocie, liny i węgorze. Okresowo także śledzie i łososie. Walory krajobrazowe tego miejsca, a także obfitość i mnogość gatunków ryb sprawiają, że szkiery Gryt i Świętej Anny są miejscem wybieranym przez wędkarzy z całej Europy. Wybór odpowiedniego terminu i zlokalizowanie szczupakowych miejscówek to podstawa sukcesu. Kiedy zatem jechać, aby się nie rozczarować? Naszym zdaniem w ciągu roku są dwa takie okresy, kiedy szczupakową wyprawę możemy rezerwować w ciemne. Pierwszy termin od maja do czerwca i drugi od końca sierpnia do końca października. Wiadomo od dawna, że ścieżki rybich wędrówek są ze sobą powiązane przez cały czas. Duże drapieżniki, szczególnie szczupaki i okonie, będą tam, gdzie jest dla nich pokarm. W Szwecji obowiązują szczególne regulacje odnośnie połowu szczupaka mającego na celu ochronę i zachowanie populacji na niezmienionym poziomie. Jeśli chcieliby Państwo spożyć szczupaka na miejscu, można zabrać jedną sztukę na osobę dziennie w rozmiarze 50-75 cm. Z łowiska można zabierać także sandacze, okonie oraz białą rybę w ilościach potrzebnych do bieżącego spożycia na miejscu. Nie jest dozwolone wywożenie ryb do Polski. Pozwoli to nam wszystkim cieszyć się zasobnymi w ryby wodami przez długie lata. Pamiętajmy o tym, że nie jedziemy tam po ryby, ale na ryby. Podczas prowadzenia łodzi w Szwecji dopuszczalny limit alkoholu we krwi dla sternika łodzi wynosi 0,1 promila. Większa ilość alkoholu w wydychanym powietrzu skutkuje bardzo wysokimi mandatami, nawet kilkunastu tysiącami koron. Po przekroczeniu wartości 1 promila może skutkować nawet więzieniem. Podczas tego wyjazdu mieliśmy kontrolę policji na wodzie. Pytali o ryby, alkohol, skąd jesteśmy i gdzie się zatrzymaliśmy. To była piękna wędkarska przygoda. Doskonała pogoda, nieskazitelna przyroda, codzienna walka z drapieżnikiem i kolejne rekordy. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka i komentarz.